Mów, Marcinie, mów. Więc rozpoczniemy teraz następny jakby punkt programu, więc będzie to wybór zarządu stowarzyszenia. Będzie on przebiegał w sposób tajny. To znaczy każdy kartkę otrzyma. Każdy otrzyma kartkę i po prostu na kartce zapisze po prostu kandydata swojego. Kandydaci będą zapisani na tablicy i zawsze Tomek, Mirek, Piotrek, Aneta, Beata, Marzena, Sylwia, Iza, Justyna, Iza, Ania, Alina, Asia, Damian, Tomek, Mariusz, Adaś, Wojtek, Marcin, Sebastian, Beata i Joasia. No, jest potrzeba wyboru zarządu 5 osób. Jest to prezes, zastępca, sekretarz, zastępca sekretarza, skarbnik. 5 osób i będzie to wyglądało tak. Może ja zacznę. Ja proponuję na kandydata Sebastiana. Myślę, że... Dobrze. Czyli ja mogę wybrać Sebastiana jako pierwszego kandydata. Ale na prezesa. Na prezesa oczywiście, tak. No to ty mamy Marcina napisać, nie? Nie, to już to było poważne, czy zapytnie. Ale nie wiem, to nie ma. No dobrze. Dobrze, następny kandydat jest. Ci, co są, bo ja się rozpędziłem na liście. Ja mam dwa grupy, Tak, to są kandydaci na prezesa. Ale to chce zabić na prezesa, który nie ma. Nie, to jest tajne właśnie. Bardzo proszę nie agitować. No, ja słyszę. To jest zakazane. Ja to znam. A my? My nie. Właśnie ci, co na liście jest tak, że było się tak wierzyć. Dobra, wierzę. Nie będę pisał. Na Marcina. Na Sebastiana. Takie wielkie brele będzie. Na Sebastiana. Na Sebastiana. To jest ten nerwy w studiu wyborczym, nie powinien oddać. Na Sebastiana. Dobrze, Ania, teraz się... No, skarbnik. No, to jest ważna. Dobrze, fajnie.
Tak więc wybraliśmy zarząd koła parafialnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Podsumowując jeszcze raz, prezesem naszego koła został Sebastian Drążczyk. Oklaski. Zastępcą naszego koła. Sekretarzem została Alonia. Zastępcą sekretarza została Beata Kłagowicz. Iska. Żeby po prostu w naszej grupie w późniejszej działaniu sekcji
szczególnie sesji liturgicznej, żeby po prostu dla nas wszystkich, nie tylko dla tych, którzy będą chcieli pamiętać coś więcej, żeby po prostu tak jak mówi Sobór Watykański II, żeby liturgia stała się dla nas źródłem i szczytem. Ja jestem Sebastian. Pracuję w firmie, na którą wszyscy mi narzekają. Chodzi o telekomunikację. Brawo za to. To zrobię wszystko, żeby jakoś ta nasza działalność się rozwijała. Głównie jeśli chodzi o sekcję festiwalu, będę się udzielał. I cieszyłbym się, jakby taka grupa, jak my jesteśmy tutaj teraz na początku, pozostała w jednej grupie. Chodzi więcej. Mam na imię Gunia. Pracuję w zawodzie garażowej. No i mam Marta, jestem studentką drugiego roku polonistyki. No mam nadzieję, że kiedyś powiem, że jestem studentką piątego roku. Ta gazetka będzie piękna. Ta gazetka będzie krzesło, to już będzie za długo. A jednak trzeba było zdać. Świetnie.